Cześć kochani, witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę Wam w filmiku, jak w bardzo łatwy i prosty sposób możemy zamrozić cukinię. Ja oczywiście mam cukinię z własnego ogrodu, kilka sztuk. Można powiedzieć, że to już końcówka zbioru, ale jeszcze jest. Oczywiście cukinię wcześniej już umyłam, obcięłam te wszystkie końcówki. No i będziecie potrzebować taki woreczek. Ja już mam woreczek użyty, już był kilka razy. Troszeczkę właśnie na nim jest jeszcze wody. No i oczywiście tutaj sobie przygotowałam też jakiś taki pojemniczek, żeby tą cukinię kroić. W jaki sposób kroję cukinię? No to kroję sobie o coś takiego. Na pół. I jeszcze raz. No i oczywiście taką drobną kostkę. Ważne, żebyście najpierw też wiedzieli, do czego użyjecie tej cukinii. Ja na przykład bardzo lubię dodawać do sosu, do spaghetti. Więc będzie taka drobna kostka. Zobaczcie, tak to wygląda. No i tak pokroję. Można jeszcze coś poprawić ewentualnie. No i tak zrobię z resztą cukinii. Jeżeli macie grubszą cukinię, na przykład taką jak tą, no to ja przekroję na pół i kroję w paski. No zobaczcie, coś takiego. Odkładam na bok i kroję. Dwa i trzy. Trzy razy do długości. I teraz sobie jaką kostka Wam odpowiada, to kroicie, czy mniejsza, czy większa, w zależności do czego będziecie stosować cukinię. A tak jak wcześniej Wam już wspomniałam, będę dodawać ją do spaghetti. Możecie też na przykład zrobić wiór albo na tarce, albo do robota i też włożyć do woreczków. Ja w dzisiejszym filmiku pokażę Wam te już większe woreczki, bo w moim wcześniejszym filmiku, jeżeli śledzisz mój kanał, to zauważysz, że szczypta wdawałam do mniejszych woreczków. Ten kawałek to chyba sobie zostawię, bo nie wiem, czy już będę miała w ogrodzie. Dobrze, i co teraz? Pokażę Wam. Już mam pokrojoną cukinię. Może nie jest jakaś to idealna kostka, ale jak wiecie, to już się wszystko skleiło. Więc tak to wygląda. No i postaram się. Jest troszkę tej cukinii. No i oczywiście wszystko przesypię do tego woreczka.
wszystko zasuwamy suwakiem. Wkładamy do zamrażarki. Pamiętajcie też, żeby jeszcze spuścić powietrze. Zajmie Wam wtedy mniej miejsca w wymrażalce. I wszystko wkładam do zamrażarki. Może na tą półkę. Zobaczcie, tak to wygląda. Nic tutaj się nie wysypie. Tam jeszcze z tyłu możecie zobaczyć, że też mam właśnie parasolkę w tych woreczkach. Bardzo świetnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o mrożenie. Także to wszystko. Zamykam już zamrażalkę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Bye!